piątek, 23 stycznia, w zajeździe pod Dębami w Zbąszeniu odbyła się szczególna uroczystość. Podsumowanie 40-letniej działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, działającego na terenie województwa zielonogórskiego. Jest to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale ogromna przyjemność powitać tak zacne grono sympatyków i zasłużonych działaczy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej gminy Wolsztyna, Zbąszynka i Zbąszynia w grodzie. Po słowie wstępnym pana Stanisława Kluja, prezesa Ogniska Łabędź, powitał wszystkich gości prezes Wojewódzkiego Zarządu TKKF w Zielonej Górze, pan Wacław Hansz. W swym inauguracyjnym przemówieniu przypomniał wszystkim pokrótce przebieg 40-lecia towarzystwa, wspomniał dawnych działaczy, wyraził podziękowanie obecnym aktywistom. Zaznaczył, że doniosłość tego spotkania wyrazi się przede wszystkim w tym, że zasłużonym działaczom towarzystwa wręczone zostaną chwalebne medale 40-lecia TKKF. Również i Zarząd Główny w Warszawie wniósł tu swój ważki akcent, ponieważ jego przedstawiciel, pan Ryszard Burgiel, przekazał na ręce zarządu ogniska pamiątkowy puchar i dyplom uznania. Jest to niewątpliwie świadectwo na to, że Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na terenie naszego województwa jest dobrze zorganizowaną i prężną instytucją. Ponad 40 lat temu, dokładnie 3 maja 1957 roku, nikt zapewne nie przypuszczał, że ruch, który rozpoczynali ówcześni działacze, przybierze taki rozmiar i zasięg. Początki były trudne. Bez niezbędnych środków, własnych obiektów i sprzętu, mając tylko zapał i wiarę, mozolnie rozwijano kolejne ogniwa towarzystwa. Jednakże wniosłe cele szybko zdobywają sobie społeczną aprobatę i realizacja statutowych zadań polegająca na tworzeniu dogodnych warunków do uprawiania sportu we wszystkich rekreacyjnych formach zjednywały towarzystwu coraz to nowych zwolenników. Praktycznie do końca 1957 roku powstało już 7 ognisk TKKF na naszym terenie, zrzeszające blisko 400 członków. Z roku na rok wzrastała liczba organizowanych imprez i ich uczestników. Z tego między innymi powodu na terenie ziemi lubuskiej rozwinął się ruch spartakiadowy. Szczególnym uznaniem cieszyły się zawody lekkoatletyczne, turnieje piłki siatkowej mężczyzn i kobiet, zawody piłki nożnej. W latach 1975-80 z inicjatywy towarzystwa wprowadzono rozgrywki piłki nożnej, festyny, igrzyska młodzieży pracującej i olimpiady szkół zawodowych. Imprezy pod nazwą Olimpiada miały na celu wzbogacenie programu wychowania fizycznego obowiązującego w szkole oraz umożliwienie młodzieży szkół zakładowych uczestnictwa w całorocznych zajęciach pozalekcyjnych. Oprócz tego corocznie organizowano specjalne zloty ognisk sportowych, spartakiady. Do kalendarza imprez na stałe wprowadzono międzywojewódzki turniej winobrania w Kometce. Obok sportów masowych proponowano szczególnie indywidualną formę uczestnictwa w zdobywaniu odznak sprawności fizycznej, karty piechura, odznak rodzina w plenerze. Ścieżki zdrowia jako forma rekreacji były wówczas doskonałym, a czasem jedynym możliwym wypełnieniem powszechnej potrzeby wysiłku. Były swoistą lekcją wychowania fizycznego dla młodzieży i starszych na otwartym terenie. Aby wyrazić ogrom pracy towarzystwa, można przytoczyć trochę danych statystycznych. Do 1993 roku w województwie zielonogórskim odbyło się, uwaga, 9 tysięcy imprez, w których wzięło udział blisko 300 tysięcy osób. Przyznają Państwo, że fakty mówią same za siebie. Trudno się dziwić, że na spotkaniu w Zbąszyniu było o czym mówić, było czym się chwalić. Po tradycyjnym toaście i życzeniach zaproszeni goście udali się na uroczystą kolację, po której prezes ogniska TKKF Łabędź, pan Stanisław Kluj, przypomniał historię powstania i rozwoju tej zbąszyńskiej organizacji, wspomniał pierwszych jej założycieli i działaczy i zaprosił na specjalną wystawę obrazującą dotychczasową działalność ogniska. Na zakończenie należy zaznaczyć, że TKKF nie zamierza spocząć na laurach i na przyszłe lata przygotował program, który oprócz sportów typowo masowych proponuje m.in. obozy sportowo-rekreacyjne i profilaktyczno-zdrowotne, szkolenie wolontariuszy, turystykę pieszą, rowerową i kajakową, czy sportowy turniej miast i gmin. Życzymy wszyscy tej chwalebnej organizacji dalszych lat sukcesów.
Stulecie to chwalebna rocznica i czas na podsumowanie. TKKF wczoraj i dziś. TKKF, który pamiętają założyciele naszego towarzystwa, uczestniczący w dzisiejszym spotkaniu, to TKKF pełen zapału, pełen pracy, która sprawiała wiele przyjemności, ale też była może łatwiejsza dlatego, że wspierana przez państwo. TKKF Anno Domini 1998 to stowarzyszenie, które posiada bardzo dobry program i znakomitych działaczy. Natomiast boryka się z kłopotami wynikającymi z braku środków na realizację tego programu. Ale myślę, że jest to ciągle organizacja bardzo potrzebna, szczególnie tym mniej zamożnym, ale tym, którzy chcą dbać o tężyznę fizyczną. Które zloty w czasie tych 40 lat wspomina pan prezes najcieplej? Myślę, że warto wspomnieć o bardzo udanych imprezach, których organizatorem byli działacze ze Zwolszczyna i z Wolsztyna. Były to imprezy, w których brało udział praktycznie całe TKKF-owskie bractwo zorganizowane w województwie wcześniej poznańskim, a później zielonogórskim. Były to imprezy, które trudno powtórzyć ze względu na temat, charakter i rozmiar. Chciałem powiedzieć, że swego rodzaju tradycją stała się organizacja tych imprez. W chwili obecnej czcimy pamięć naszego wieloletniego prezesa Józefa Wolanina, organizując kolejne przedsięwzięcia na terenie naszego województwa. Najbliższe z nich odbędzie się w czerwcu w Rudnie. Komu z obecnych tutaj działaczy należą się szczególne słowa podziękowania? No myślę, że bezwzględnie do najbardziej oddanych wieloletnich działaczy zaliczyć należy Stanisława Kluja i Jerzego Hajduka. Czego w takim razie życzyć organizacji w XXI wieku? No ja myślę, że przede wszystkim lepszych warunków do realizacji programu i tak bardzo zaangażowanych ludzi, jak ci, którzy tutaj dzisiaj uczestniczą w jubileuszowym spotkaniu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.